Burgerostajnia robi dipy w ten sposób, że dwie łyżki miodu miesza z jedną drugą łyżki musztardy. Odpowiednik w kanapkowym mieście to cztery łyżki miodu wymieszane z jedną łyżką musztardy. Który sos jest bardziej musztardowy w smaku? Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie to obliczyć samodzielnie. Ok, Zastanówmy się najpierw nad stosunkiem ilości miodu do ilości musztardy w sosach obydwu restauracji. Sprawdźmy najpierw burgerostajnie, w skrócie BS. Mieszają dwie łyżki miodu na każde pół łyżki musztardy. Czyli stosunek ilości miodu do ilości musztardy w tym sosie, liczony w łyżkach, bo moglibyśmy go też wyrazić na przykład w gramach albo w litrach, ale liczony w łyżkach, wynosi dwie łyżki miodu na każde pół łyżki musztardy. Stosunek ilościowy miodu do musztardy. Ta liczba dotyczy miodu, ta dotyczy musztardy. Teraz druga restauracja kanapkowe miasto w skrócie KM. Kanapkowe miasto miesza tak, że daje 4 łyżki miodu na 1 łyżkę musztardy. Czyli stosunek ilościowy miodu do musztardy wynosi 4 łyżki miodu do jednego, 1 łyżki musztardy. I tak samo lewa liczba odpowiada za ilość miodu, a prawa za ilość musztardy. Czy te dwa stosunki są równoważne? Czy możemy je w jakiś łatwy sposób porównać? No to zobaczmy. Tu mamy jedną drugą łyżki musztardy, a tu mamy jedną łyżkę musztardy. No to może obydwie liczby w tym stosunku pomnóżmy razy 2. Będzie to ten sam stosunek, dokładniej mówiąc stosunek równoważny, bo obydwie jego strony, miodową i musztardową, mnożymy razy tę samą liczbę. Otrzymamy cztery łyżki miodu na jedną łyżkę musztardy. No i wychodzi na to, że jest to dokładnie ten sam stosunek, stosunek równoważny, co w przypadku kanapkowego miasta. W takim razie obydwa sosy mają dokładnie takie samo stężenie smaku musztardy. Czyli smak musztardowy jest w obydwu sosach taki sam. Obydwa składniki występują w takich samych proporcjach. Stosunek obydwu składników jest taki sam. W obydwu sosach. Cztery łyżki miodu na każdą łyżkę musztardy. W obydwu sytuacjach. Jeszcze jeden przykład. Ulubiony odcień fioletu Patryka powstaje przez zmieszanie 4 ml farby niebieskiej i 3 ml farby czerwonej. Czyli w tej mieszaninie stosunek ilości farby niebieskiej do ilości farby czerwonej to 4 ml niebieskiej na każde 3 ml czerwonej farby. 4 do 3. Która mieszanina z wymienionych poniżej da ten sam odcień fioletu? No to zatrzymajcie jeszcze raz ten film i sprawdźcie, czy potraficie sami wyznaczyć prawidłowe odpowiedzi. W pierwszej odpowiedzi mamy 3 ml farby niebieskiej zmieszane z 4 ml farby czerwonej. To stosunek 3 do 4. Występują tutaj te same liczby, ale w innej kolejności. To nie jest ten sam stosunek. Kolejność ma znaczenie, bo tutaj mamy 4 ml niebieskiej farby zmieszane z 3 ml czerwonej farby, a tutaj 3 ml niebieskiej zmieszane z 4 czerwonej. Pierwszą odpowiedź możemy spokojnie wykreślić jako nieprawidłową. 8 ml niebieskiej farby zmieszane z 6 ml czerwonej farby, czyli jest to stosunek 8 ml farby niebieskiej na każde 6 ml farby czerwonej. Czy te dwa stosunki są równoważne? Liczby są różne, ale jeżeli pomnożymy razy 2 obydwie liczby tego stosunku, to otrzymamy 8 do 6. 4 razy 2 to 8, 3 razy 2 to 6. Te dwa stosunki są równoważne. Odpowiedź B jest OK. W kolejnej odpowiedzi mamy 6 ml niebieskiej farby i 8 ml czerwonej farby. I od razu widać, że w porównaniu z odpowiedzią B jest tutaj zamieniona kolejność liczb. W odpowiedzi C jest to stosunek 6 do 8. 6 ml farby niebieskiej. Na każde 8 ml farby czerwonej, i tak jak skreśliliśmy pierwszą odpowiedź, tak samo tutaj liczby są takie same jak w odpowiedzi drugiej, poprawnej, ale występują w odwrotnej kolejności. A ponieważ kolejność ma znaczenie, ta odpowiedź nie jest ok. 20 ml niebieskiej farby na każde 15 ml czerwonej farby. Czy ten i ten to stosunki równoważne? Zaraz się przekonamy. Od 4 do 20 możemy pomnożyć razy 5, a od 3 do 15 też możemy pomnożyć razy 5. Jeżeli obydwie strony stosunku mnożymy razy ten sam współczynnik, tak żeby z 4 do 3 uzyskać 20 do 15, to to oznacza, że są to stosunki równoważne. 12 ml niebieskiej farby zmieszane z 16 ml czerwonej farby. Czyli jest to stosunek 12 ml niebieskiej na każde 16 ml czerwonej. Sprawdźmy. Z 4 do 12 pomnożylibyśmy razy 3, a jeżeli 3 pomnożymy również razy 3, to tu otrzymamy 9, a nie 16. I w takim razie na pewno nie jest to stosunek równoważny z tym. Jeszcze inaczej można tak, że tutaj mamy większą objętość farby niebieskiej niż czerwonej, zmierzonej w mililitrach. I tak jest we wszystkich stosunkach równoważnych, a tutaj mamy większą objętość farby czerwonej. Na tej podstawie od razu można ostatnią odpowiedź wykreślić. Ten stosunek nie jest równoważny z tym pierwszym w treści zadania. No i wychodzi na to, że tylko B i D to mieszaniny równoważne takie, które dadzą ten sam odcień fioletu i zadowolą odczucia estetyczne Patryka.